Był konkurs psadów i pokazy koszykarskich sztuczek. Zawodnicy z całej Polski zjechali dziś do Krakowa, aby walczyć w szóstej już edycji turnieju koszykówki ulicznej amatorów. Tak efektownie było dziś cały dzień. Jak przystało na ulicznego kosza, grano 3 na 3. Największe zainteresowanie jak zawsze wzbudził konkurs psadów. Emil Olszewski ma w tej dziedzinie spore osiągnięcia. Jestem jednym z dwóch Polaków, który wykonuje wsad po obrocie o 540 stopni. Taki wsad to mistrzostwo, ale żonglerka piłką do koszykówki też do łatwych nie należy. Nic dziwnego, że na turniej przyszło kilkuset widzów. Ileż można siedzieć przed telewizorem, pić piwo i oglądać koszykówkę w telewizji, więc myślę, że przyjść na żywo, oglądać to jest naprawdę to coś. Turniej z roku na rok się rozrasta, tym razem ponad 200 zawodników podzielono na dwie grupy wiekowe. Drużyn jest 48 w kategorii Open, nazwanej przez nas klasyk, i 8 w kategorii chłopcy bez włosów na klacie. Najważniejsze było zwycięstwo, ale niemal równie ważna dobra zabawa. I choć koszykówka nie jest już tak popularna jak w latach 90., organizatorzy wierzą, że zarówno za sprawą ich turnieju, jak i mistrzostw Europy, które odbędą się w tym roku w Polsce, wrzucanie piłki do kosza znowu zacznie rozpalać emocje tysięcy, tych dużych i małych.